Tytuł kursu: elementy przekazu reklamowego. Moduł: dobór środków przekazu reklamowego. Temat: rodzaje publikacji i kolportażu. Najprostszą formą publikacji reklamowej jest ulotka. Nie wymaga ona zaangażowania agencji reklamowej, aby ją zaprojektować. Zdecydowanie bardziej złożoną formą są broszury. Wyróżniamy broszury informacyjne, które powiadamiają o aktualnych wydarzeniach w firmie, broszury instytucjonalne, które prezentują profil firmy i jej osiągnięcia, oraz broszury indoktrynalne, które z kolei przedstawiają korzyści płynące ze współpracy z firmą. Broszury indoktrynalne kierowane są do obecnych i potencjalnych klientów. Aby dotrzeć z naszymi materiałami promocyjnymi do konsumentów, istotny jest kanał dystrybucji, który ma za zadanie zapewnić jak największy procent docieralności do konsumentów. Wyróżniamy dystrybucję adresową, bezadresową i naręczną. Dystrybucja adresowa stosowana jest, kiedy znamy adresy stałych klientów. Celem przesłania materiałów informacyjnych nie jest zapoznanie konsumentów z ofertą firmy, a przedłużenie współpracy. Dystrybucja bezadresowa jest kolportażem publikacji w pobliżu biurowców, przy blokach mieszkalnych, niedaleko przedsiębiorstw. Z kolei dystrybucja naręczna jest kolportażem materiałów promocyjnych na przystankach, dworcach, w centrach handlowych, w siedzibach firm i placówkach sprzedaży. Jest to efektywna forma reklamowa, o ile materiały informacyjne nie trafiają do kosza na śmieci. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.